Witam, cześć. Dzisiaj chciałbym pokazać Tobie rozwiązanie, które wprowadzam do Polski. Jest to piłka Playball, która ma dwie cechy inne niż większość albo każda inna piłka. To znaczy pierwsza, szczytuje ona ruch, czyli szczytuje to za pomocą, widzimy to między innymi takich gier, gdzie widzimy ruch piłki na ekranie obrazowany jest poprzez ruch tego, co się dzieje w grze. Z drugiej strony ma też taką dosyć unikalną rzecz, czyli taki czytnik czy sensor ciśnienia. To daje też możliwość takiego feedbacku, takiej interakcji poprzez gry, ale poprzez nacisk piłki, nie tylko ruch piłki, co było takim do tej pory oczywistym elementem. Więc pokażę teraz taką jedną z gier, czyli na przykład mamy grę, gdzie musimy ruszać piłką w ten sposób, żeby, tak jak pewnie to widzicie na ekranie, starać się trafiać w te duszki tutaj na ekranie. W tym momencie pojawiają się różne inne przeszkody, natomiast widzimy, że piłka szczytuje ten ruch, tak? Natomiast pokażę teraz inną grę, w której właśnie będzie widać, w jaki sposób można interaktywnie grać z wykorzystaniem czujnika ciśnienia. I to jest taka gra, która polega na tym, że musimy za pomocą nacisku na piłkę wypuszczać noże, które będą rozcinać te jabłka. I mogę to robić na różne sposoby, na przykład poprzez ściskanie ręką, czyli dla pacjentów, którzy na przykład potrzebują takiej kontroli reakcji ściskania i rozluźniania, czyli możemy ściskać, tak? Z drugiej strony, jeżeli chcemy, żeby pacjent bardziej blokował proksymalne stawy i ćwiczył w ten sposób, że dociskał całą kończynę, czy dawał takie bodźce taką aproksymację w kierunku właśnie zwiększenia na przykład czucia głębokiego, to tutaj mamy taką opcję, że naciskamy całym ciałem. Oczywiście można ściskać oburącz, można w jakiś sposób próbować naciskać różnymi częściami ciała, można próbować, pracując z pacjentem, dociskać biodrem na przykład, tak? Czyli patrzymy na to, w którym momencie pacjent przeniesie ciężar ciała i dociśnie, tak? Oczywiście ten nacisk jest w pewien sposób regulowany i to możemy zrobić na przykład poprzez, jeżeli uda mi się to zrobić w ten sposób, że możemy to mierzyć. Sekundkę. Spróbuję tutaj to. O, może to jest tu. OK. O, i tu widzicie teraz prawdopodobnie o tą wartość, czyli teraz się nic nie dzieje, prawda? Natomiast jeżeli zaczynam, to może ja przybliżę, będzie lepiej widać. Jeżeli ja przybliżę i pokażę, że jeżeli teraz dociskam, to widzimy, z jaką siłą dociskam piłkę, bądź ściskam ją dłonią, tak? Mogę to robić oburącz, tak? I wtedy tą wartość mogę sobie ustalić do wartości, którą muszę osiągnąć w grze. Czyli może to być delikatne ściśnięcie bądź delikatny nacisk, tak? Albo musi to być dosyć mocne naciśnięcie, żeby uwolnić interaktywną grę, czy też jakby taką reakcję w grze. Także mam nadzieję, że pokazałem coś, co może Was zainteresować do własnych gabinetów, na oddziały, do różnych miejsc związanych z rehabilitacją, nie tylko neurologiczną, ale też ortopedyczną. I to myślę, że jest takie rozwiązanie uniwersalne, bo tak jak myślę, większość z Was i ja też kojarzę, w każdym gabinecie, w każdym miejscu jakaś piłka jest, a jest to piłka, którą można wykorzystywać w różny sposób, tak? Niekoniecznie nawet z grą. Jedyne, czego nie wolno robić, to odbijać nią o ziemię. Natomiast de facto, jeżeli chodzi o wszelkie ćwiczenia, ruchy, jakby jest to możliwe. Także pozdrawiam i mam nadzieję do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!